w trakcie robienia drugiego progu i obciąłem taki paseczek cienki, bo nie chciało cholery mi wejść tutaj w ten róg. I powiem wam, że fajnie idzie. Lekko i schodzi wszystko. Kąty i tak maszynka. Tu się zgrzywa ten papier, kurwa. Chujowy jakiś dań. Te listy przykleję. Najpierw taśmę tu przykleję. 3 mm około. I silikonem to pojadę ładnie. Mogę też gwoździka przybić na stałe. Kurde, podłoga tu chodzi. W tym miejscu. Muszę tu gwoździk większy przybić. O. Profesjonalny, chuj. Teraz jest stabilny. Dobra, muszę taśmę wkleić. 2 mm nawet nie 3, kurwa. To takie minimalne. Kurwa, ale tu jest szerzej. Jeszcze szerzej trochę. Jednak na 3, kurwa. Musiałem uciec, bo tu jest trochę więcej, kurwa. Dobra, polecimy tym akrylem. Teraz ładnie paluszki na mokro. O, elegancko. Róg będzie na biało lakierowany, także. Także tak może być. Dobra, trzeba zerwać teraz taśmę, bo się później nie oderwie tego, kurwa. O, ładnie. No od razu, kurwa, inaczej. Jeszcze lakierek biały. Tak sobie robimy z dwoma jeszcze progami. Tu musiałem trochę więcej wkleić. Tu mi kurwa listwy już tak nie wejdą za bardzo, bo tu drzwi się zamykają. Tak to wygląda przed, o. Tu wiadomo, pójdzie listwa cała. Zobaczymy efekt później po. Mam tutaj ładnie już uprzylifowany truskel, czyli próg. Tylko kurwa. Którą on dwóch stron. Tak? Czy odwrotnie? Bo kurwa nie, on nie był stąd tak naprawdę, on jest z kuchni. To był taki szajs, kurwa, laminowany. A ja chcę taki, kurwa, coś teraz tutaj wstawić. Nie wiem, w którą stronę, bo odwrotnie, kurwa, będzie pasował bardziej. W tą stronę. Tam, gdzie są te dziury, to się, kurwa, zaklei silikonikiem. Kurwa, pasował. To jest. Zwrotnie może. O. Dobra. Tylko, że muszę kurwa podłożyć coś z drugiej strony, bo tam jest niżej dużo. Kurwa, jakąś podłogę w końcu zrobić kiedyś. To by mogło być. No to trzeba podciąć całe, kurwa, bo jest za długie. Znaczy to przy te rogi muszę podciąć. No dobra, to jak idą. I kurwa jeszcze drzwi będę musiał podciąć jebane, poszlifować. O, przyciąłem, czy tam urwałem. Jeszcze tam dodatkowo taką wstawkę, kurwa, papierową. Pod spód.
Zobaczymy. Czy to będzie w miarę równo ten kruk tutaj leży. Kurwa, za długi. Za szeroki, jak to tu wygląda. Kurwa, to się już takie cienkie gówno. To trzeba by skrócić. Dobra, zaraz go złapiemy. Idealnie nie jest, ale na razie wystarczy. Przewierzę, żeby to tam nie szalało pod spodem. Dobra. Kurwa, będą dobre te wkręty. Eleganckie, kurwa. Kuby, jak się patrzy. Dobra, starczy. Może nie ma co, kurwa. Teraz jest drzwi, kurwa, ścieniować. O, to jest pytanie. Nic, kurwa. Nie no, trzeba je, kurwa, trochę wyrównać. Podszlifował, ale kurwa jeszcze trochę. Pierdolony. Nie chcę mi się iść, kurwa, już znowu szlifować 10 razy. O-ring, podkładka, chuj mi. Ale by działało. O, jest, jest. Białe drzwi, kurwa, ręce czarne. Jest. O, jak kurwa teraz kurwa teraz u góry się nie zamykają. Już jest za wysoko. No to chuj. Trzeba szlifować dalej. Dobra, kurwa. Pierdolą. Trzeba zdjąć i obszlifować dalej. Chujostwo. Dobra, tym razem kurwa sobie zaznaczę. Teraz kurwa będę widział, ile przyciśnienie na łoku. Na łoku to sobie możesz, kurwa. Dobra, są drzwi gotowe. Zobaczymy, kurwa. O! Kurwa, elegancko teraz. Tak miało być od razu, a nie się pierdolić. Widać, kurwa, pył na nich żółty. Dobrze jest. Nie będziesz strzelał. No, kurwa, jak stąd. No teraz to jest kurwa all inclusive, jak nic. Jeszcze tylko prożek, kurwa, przylakierować, chuj. No, ja jestem zadowolony, no. Można się bawić. Dobra, ten kurwa trzeba jeszcze zdjąć. O, ten tak wygląda. A ten tak, kurwa, po obszlifowaniu. No jest, kurwa, różnica. Dobra. Trzeba kurwa wziąć i przeszlifować, odkręcić i na maszynę, kurwa. Na maszynę, kurwa. Ręczną. Papierek, kurwa.